Mógłby Pan powiedzieć, jak długo i ile czasu Pan potrzebuje do przygotowania swojego programu? W pracy to i tak jestem od rana, ale tak intensywnie programem zajmuję się od godziny pewnie 16-17. Oglądam materiały, potem je jakoś tam redagujemy, wybieramy, wzbogacamy, czyli od 16-17 do... No do 23, czyli do końca programu. No zajęło mi to kilka lat, zanim doszedłem do szkła, z tym, że robiłem wcześniej różne inne rzeczy. Droga do dziennikarstwa to jest bardzo indywidualne i zależy też od wielu okoliczności, bo może być bardzo krótka, a może być na tyle długa, że się nigdy do końca do jej kresu, czyli do tego celu, który się sobie stawia, nie dojdzie. Bo ja rozumiem, że chodzi Panu o to, czy łatwo jest zostać dziennikarzem. Myślę, że zostać dziennikarzem jest w tej chwili bardzo łatwo, natomiast bardzo trudno jest się utrzymać w tym zawodzie. Rozumiem. A jeżeli chodzi właśnie o program Szkło Kontaktowe, jaka tam atmosfera trwa przed i, że tak powiem, już po całym programie, jeżeli można się dowiedzieć takiej informacji? Nie, no, atmosfera jest taka normalna. Czasami jest nerwowo, czasami jest spokojnie, czasami wesoło, czasami smutno, bo to nawet nie zależy od dnia, tylko czasami zależy od tego, jaka jest pogoda na dworze. Ale generalnie rzecz biorąc, o godzinie 22, no to wiadomo, że to się jakoś tam przenosi, te wszystkie wcześniejsze rzeczy. Natomiast o 22 musimy być tacy, jak powinniśmy być, czyli gotowi na rozmowę z gościem, gotowi na rozmowę z widzami, którzy do nas dzwonią. Zresztą jest coś takiego magicznego, że jak się odzywa ten nasz dżingiel, który rozpoczyna program, że tak jakoś troszkę inne rzeczy, ból zęba, ból głowy, katar, schodzi na dalszy plan.